Wojna pokoleń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Emil Zawistowski i opowiem o jednym z moich ostatnich zainteresowań, czyli o polskim kinie dokumentalnym. Pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie ujęcie jego historii w zwięzłej formie, czego wydaje mi się nikt do tej pory nie zrobił, przynajmniej w polskim internecie. Jedyne, co można znaleźć, to wybiórcze artykuły, czy też grubsze dwa tomy książki Małgorzaty Hendrykowskiej, ale myślę, że mogę przejść już do tematu. Historia kina dokumentalnego zaczyna się tak naprawdę w momencie powstawania pierwszych filmów, czyli w ścisłej końcówce XX wieku. Ale od razu warto zaznaczyć, że niewiele tych, które zostały zrealizowane przed I wojną światową, zachowało się do dzisiaj i jest zaledwie kilka spośród około 400, które możemy obejrzeć. Tym, na czym się głównie skupiały, był ruch, bo sama koncepcja ruszających się obrazków była początkowo w stanie zachwycić widzów. Stąd też powstawały filmy na ulicach wielkich, ruchliwych miast, jak Warszawa. Wtedy też zdokumentowano naprawdę dużo, bez świadomości tego, że tak naprawdę się to robi. Ważną postacią tamtych czasów był Bolesław Matuszewski, który wydał w języku francuskim dwie broszury ważne dla kina polskiego. W pierwszej, nazywającej się Ożywiona fotografia, wskazał na istotny fakt, jakim była możliwość tworzenia materiałów edukacyjnych z zakresu prawie każdej dziedziny za pomocą filmu. Można to było realizować na przykład poprzez ukazanie jakichś chorób psychicznych czy innych zabiegów w szpitalach na taśmie filmowej. Na tamte lata nie był to oczywisty fakt i warto było zwrócić na to uwagę. Natomiast w drugiej broszurze, Nowe źródło historii, wysunął odważną tezę, że taśma filmowa stanie się najwiarygodniejszym źródłem wiedzy historycznej ze względu na niemożność wyretuszowania jej. Co oczywiście okazało się możliwe, a jego wyobrażenie na ten temat było niestety naiwne. Dużym wydarzeniem tamtych czasów był na pewno pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego, który był dosyć kontrowersyjny, jeżeli chodzi o jego filmowanie, bo wiele osób dość ważnych na początku się na to nie zgodziło. Awantura była zażegnana po czasie, mimo że wiele osób wysnuło wiele argumentów przeciw. Z czasem kręcenie takich wielkich wydarzeń, jak pogrzebów, stało się normalne i właśnie pogrzeb pisarki Elizy Orzeszkowej był już bez problemu zarejestrowany. W 1910 roku ujęto w obiektywie odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły, ufundowanego przez Paderewskiego. Nagrano wtedy też pochody i skupistka ludzi pod tym pomnikiem. Po tym okresie dokumenty zaczęły konkurować z filmami krótkimi i sensacyjnymi z Ameryki, co stało się dosyć dużym problemem przy promowaniu polskich filmów. Tak więc, szukając innych tematów, które mogłyby zainteresować widzów, zdecydowano się kręcić takie aktualności, jak na przykład rozprawy sądowe. W 1912 powstaje bardzo ważny dziennik / kronika filmowa, pierwsza w Polsce i w Warszawie, która nazywa się Sphinx. I warto zapamiętać tą nazwę, bo ma ona dość legendarną reputację w historii polskiego kina. Takie kroniki próbowali robić też właściciele innych kinematografów i zrzeszeń, ale nie doczekały się takiej sławy jak ta kronika Sfinksa. Zrealizowała ona wtedy m.in. otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego czy wjazd Legionów Polskich do Warszawy, a później Piłsudskiego. W gazetach relacje z tych zdarzeń były na pierwszej stronie napisane tłustym drukiem, wprost przeciwnie do innych filmów, które zazwyczaj zajmowały to miejsce, a były to wtedy komedie albo inne filmy też sensacyjne z Ameryki. Następnym okresem w dziejach była Wielka Wojna, która za cel wzięła sobie aktualność w filmie dokumentalnym.
Film stracił wtedy swoją naiwność i często stawał się narzędziem propagandy. Po wojnie, w początkach niepodległej Polski, pojawiło się wiele filmów krajoznawczych, pokazujących całej Polsce, całą Polskę, czyli zbierając różne zwyczaje z różnych dzielnic, z różnych części Polski, w celu zgranitowania polskiej duszy, jak to się później mówiło. Filmy te raczej były optymistyczne i chciały w korzystnych zdjęciach ukazać rejony Polski, tak żeby zachęcić Polaków do zainteresowania się zwyczajami pozostałymi po zaborach. Cały taki cykl filmów nazwanych Odrodzona Polska chciał podjąć się Stanisław Martynowski. Niestety nie udało mu się to i zrezygnował po pierwszym odcinku w związku z odcięciem od funduszy. Dokumenty stanowiły wtedy odciążenie dla polskich widzów w momencie, kiedy większość filmów fabularnych tamtych czasów miały charakter martyrologiczny. Potem nastąpiło wiele pojedynczych wydarzeń, które można by było długo wymieniać, w tym na przykład pogrzeb Rejmonta, sprowadzenie prochów Juliusza Słowackiego z Francji statkiem nazywającym się Adam Mickiewicz, który zatrzymywał się w portach, na których ludzie składali mu hołd. Warto wspomnieć, że od połowy lat 20. zaczyna mówić się o filmie dokumentalnym jako takim, a nie jak wcześniej, jako o filmie krótkim lub drobnym. Co ciekawe, często takie filmy poprawiano wraz z czasem i dodawano do nich dźwięk, więc nie mamy pojęcia, które z nich są oryginalne, a które były zmodyfikowane. Pod koniec tej dekady powstało wiele filmów ukazujących progres technologiczny państwa polskiego. Ale niestety były to filmy niezbyt interesujące i musiały konkurować z amerykańskimi filmami krótkimi, między innymi z Charlie Chaplinem oraz z kreskówkami. Te najsławniejsze w Polsce to był Betty Boop i Clown Coco. W związku z tym powstał cały system ulg po to, aby zachęcić ludzi do przychodzenia na polskie dokumenty. Niestety nadal większość takich filmów ma charakter odświętny i są relacjami, przypuśćmy, związane z marszałkiem Piłsudskim. W tamtym czasie wykształciła się też kronika filmowa jako forma i w połowie lat 30. wychodzi już co innego niż typowe filmy historyczno-dokumentalne. Za tę zmianę odpowiada wtedy organizacja Start, czyli Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego, na którego czele stał Eugeniusz Cynkalski. Nie było to ugrupowanie eksperymentalne, jak czasem się o nich mówiło, bo były to tylko jakby dzisiejsze DKF-y, w których brało udział wiele znanych osobistości. Spotkania takie zmuszały do przemyśleń na temat obejrzanych materiałów, a osoby, które należały do tej organizacji zajęły później ważne miejsca w kinematografii Polski. Za cel postawili sobie powiązanie filmu z życiem społecznym, bliskim człowiekowi. W tym okresie, czyli w latach 30., dalej pojawiały się filmy mające granitować polską duszę, więc kręcono filmy o Polesiu czy z innych regionów Polski. Jako szczególna forma ukazywały się reportaże filmowe, w tym te o polskich znanych aktorach teatralnych. A wracając do tematu kronik, pojawiła się kronika PAT, czyli Polska Agencja Telegraficzna, która niestety miała złą opinię, bo była bardzo zachowawcza i staroświecka, nie mówiła o faktycznym życiu ludzi w tamtym okresie. Do tego warto zaznaczyć, że do 1933 roku kronika ta była niema, dopiero wraz z 1934 rokiem pojawił się Lektor i Muzyka.
Z początku okresu II wojny światowej niestety nie mamy materiałów polskich filmowców, ale wartym wspomnienia będzie na pewno Amerykanin Julian Bryan, który jako pierwszy pokazał prawdę o Warszawie za granicą w swoim filmie Oblężenie. Zwrócił uwagę na pokrzywdzonych ludzi przez wojnę, nie wiedzących, co robić i jak się zachowywać. W tym okresie też nie było możliwości posiadania kamery, ponieważ były od razu konfiskowane przez okupantów, więc spotkania i nauki filmowania odbywały się potajemnie. A przechodząc szybciej już do okresu powojennego, można podzielić te lata na okres odbudowy, socrealizm i lata przed odwilżą październikową w 1956 roku. Po wojnie filmy były zazwyczaj realizowane przez osoby prywatne i nieduże zrzeszenia, a głównym ich tematem był okres okupacji i minionej wojny. Forma tych filmów niestety była w większości propagandowa i podawała fałszywe informacje, dodatkowo w formie wychowawczej. Nie dbano w ogóle o jakość zdjęć, a miały one wtedy po prostu bezpośrednio przekonywać ludzi do swojej racji. Kładzono nacisk na taką formę jak reportaż, a wszystkie inne, w tym publicystyczna, niestety nie miały prawie miejsca. Nastąpiła totalna sowietyzacja kina i upolitycznienie go, a typowym przykładem tego zjawiska może być film o budowie linii kolejowej między Syberią a Turkmenistanem. Kino ambitniejsze, takich twórców jak Wojciech Has czy Tadeusz Makarczyński, zostało skierowane na margines, ale całe szczęście polskim filmem zainteresował się Festiwal Cannes w 1947 roku. Powódź Jerzego Bosaka i Kazimierczyka została wyróżniona i opowiadała o żywiołowej klęsce z marca tego roku w Polsce. Oczywiście mimo to produkcja dokumentów była pozostawiana na marginesie i nie zwracano na nią w Polsce uwagi. Zresztą było tak naprawdę od samego początku. Można powiedzieć, że wyjątkiem stała się w tym okresie kronika filmowa, która zdobyła monopol na dokumentowanie obecnych, aktualnych wydarzeń. Standardem stała się myśl zasady żelaznego scenariusza, którą ustalono podczas zjazdu filmowego w Wiśle w 1949 roku. Takie filmy miały ukazywać w pozytywnym świetle plan sześcioletni Bieruta i propagowanie określonych wzorców osobowych. I to właśnie ta zasada stała na czele socrealizmu w polskim kinie. W wyniku tego powstało dużo filmów monotonnych, byle jakich, które miały na siłę perswadować na widzach określone zachowania. Do wyjątkowych filmów pierwszej połowy lat 50. można zaliczyć Moje miasto Wojciecha Hasa i pierwszy dokument w kolorze, Mazowsze kolorowy koncert na ekranie Tadeusza Makarczyńskiego. Film ten obok nowej sztuki i grzechu wpisywał się w nowo powstały rodzaj reportażu poświęcony artystom i uprawianej przez nich sztuce. Ważnym wydarzeniem tamtych lat było powstanie czarnej serii polskiego dokumentu, dokładnie w 1955 roku, które było na tyle unikalne, że zachwycano się nim także za granicą. Jego początek wyznacza Uwaga, chuligani Edwarda Skurzewskiego i Jerzego Hoffmana. Zwrócił on uwagę na temat problemu z aktualną młodzieżą i odbiegał tematycznie mocno od innych filmów tamtych lat. Seria ta zyskała rangę społeczną i kulturową, odsuwając się od nieuczciwego kina socrealistycznego. Stawiały one na bezpośredni i surowy przekaz, zamiast usilnie wtłaczać ludziom do głów optymistyczny film propagandowy. Za równie odważne filmy tamtego okresu można uznać te duetu Kazimierza Karabasza i Władysława Ślesickiego, takie jak Gdzie diabeł mówi dobranoc, czy Ludzie z pustego obszaru. Filmy tej dwójki idą w stronę niefabularyzowaną, która stara się faktycznie obserwować rzeczywistość. Współpracują oni wtedy z jednym z ważniejszych polskich operatorów,
Stanisławem Niedbalskim. Innego rodzaju kinem były eksperymenty Munka i Malara Chińskiego z wieloma środkami artystycznymi i piękną muzyką, która nie była wcześniej uznawana za ważny element materiału filmowego. Przykładem tu może być film Życie jest piękne czy Spacerek staromiejski, które przekonują, że ścieżka dźwiękowa jest bardzo ważną częścią filmu. Wydaje mi się, że druga połowa XX wieku była znacznie bardziej interesująca, ale wydaje mi się, że więcej jest o niej informacji w sieci. Także skupiłem się na tych pierwszych dekadach filmu dokumentalnego. Teraz przejdę sprawnie do lat 60. Pojawiło się w tej dekadzie wiele filmów różnych, ale wiele z nich było nijakich i niewartych obejrzenia. Wybijały się wśród nich tylko takie pojedyncze jak Rodzina Człowiecza Władysława Ślesickiego, podając za przykład. Wśród właśnie takich ambitniejszych reżyserów pojawiła się formuła estetyczna prowadząca do niestawiania test dostrzegalnych bezpośrednio w obrazie, zmuszających do myślenia. Formuła ta była zdecydowanie bardziej wolna i odwoływała się do rzeczywistych postaw i zdarzeń. Rozwija się wtedy tak zwana polska szkoła dokumentu i wykorzystuje się w niej zarówno obserwacje w sferze mikro, jak i makro. Zarówno spojrzenie na pojedynczego człowieka, jak i socjologiczne ujęcie całej społeczności było godnymi uwagi. Natomiast nie były to jedyne tematy, bo pojawiało się wtedy wiele materiałów o historii najnowszej, czyli II wojnie światowej. W tej dekadzie powstaje też wiele kin studyjnych, ale także uwydatnia się rozwój telewizji jako źródła kina ambitniejszego. Ostatnim twórcą z tej dekady będzie Karabasz, który tworzy Muzykantów. Film opowiadający o próbie muzycznej tramwajarzy, który używa nieoczywistej techniki operatorskiej i wielu metafor. Przechodząc do lat 70. można mówić o nowej zmianie i buncie dokumentalistów. Pojawiły się nowe formy, między innymi w kinie politycznym, interwencyjnym i aktorskim, ale dobrze trzymał się także dokument klasyczny. Wychodzono odważniej poza krąg obserwacji, stawiając widzowi trudne i prowokujące pytania. Nazwiskami, które warto kojarzyć z tamtych lat, to na pewno Tomasz Zygadło, Krzysztof Kieślowski, Irena Kamińska czy Krystyna Gryczałowska i Marek Piwowski. Twórcy ci zaprezentowali swoje prace na 11. Krakowskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych i zostali przedrzeźniająco określeni mianem gadających głów przez ważnego krytyka Zygmunta Kałużyńskiego. Doczekał się on odpowiedzi na ten zarzut w 1980 roku, kiedy to Krzysztof Kieślowski nakręcił film o takim właśnie tytule. Do ważnych zmian w tym okresie na pewno należy stosowanie języka ezopowego, który miał za zadanie omijać obowiązującą cenzurę i ukazując w sposób niejednoznaczny i metaforyczny zjawiska panujące w Polsce. Inną techniką wykorzystywaną w tamtych latach była zasada decydującego momentu, sformułowana przez Henri Cartier-Bressona. Użył jej m.in. Bogdan Dziworski, a była ona po prostu wykorzystaniem szczególnego momentu do zwiększenia napięcia zarówno w akcji, jak i w kompozycji. Dekada lat 80. była natomiast jeszcze bardziej upolityczniona w związku ze zdarzeniami z tamtych lat. Uwagę skupiono na bohaterze zbiorowym, aby pokazać wielkie wiece czy strajki, których normalnie nie emitowano w telewizji. Takim filmem był m.in. Robotnicy 80, opowiadający o zdarzeniach w Stoczni Gdańskiej. Pod koniec tej dekady powstają również materiały obrazujące, jak Polacy czuli się po wprowadzeniu stanu wojennego. Powstało też trochę filmów o środowisku młodzieżowym, o ich poglądach i obyczajach, czyli na przykład Rocznik 63 czy Jarocin 82.
Czymś, o czym warto także wspomnieć, jest dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, który realizował 10 przykazań w publicznej telewizji i doczekał się dwóch pełnometrażowych realizacji w późniejszym czasie. W następnej dekadzie, o latach 90., nie da się opowiedzieć spójnie i w krótkim czasie, bo powstało wtedy wiele oryginalnych dzieł o różnych estetykach i tematach, co na pewno wpłynęło na ducha tych filmów, to zmiany polityczne i gospodarcze, jakie miały miejsce w kraju. Różniła się też ich jakość w związku z nowym sprzętem, jaki pojawił się na rynku. Wiele filmów poruszało temat nowo wprowadzonej demokracji i kapitalizmu, w której Polacy nie mogli się na początku odnaleźć. Kontynuowała się też wtedy zapoczątkowana wcześniej szkoła Karabasza przez szkołę Łozińskiego. Jednym z kluczowych jego filmów tego okresu na pewno było 89 mm, które ukazywało na wielu płaszczyznach różnicę między Europą a Związkiem Radzieckim. A alternatywną do tej grupy była szkoła Fidyka, dla której tak widziana codzienność jak w szkole Łozińskiego nie była aż tak interesująca. W dokumentach tej szkoły zwracano bardziej uwagę na atrakcyjność i przyciąganie widza zajmującymi na polu fabuły historiami. Od lat 2000 zmiany technologiczne były jeszcze bardziej istotne i zauważalne. Było to za sprawą rewolucji cyfrowej, która do dzisiaj postępuje. Wiązała się ona z nieograniczoną długością pojedynczych nagrań i mniejszą eksploatacją materiałów. Pojawiły się wtedy tanie nośniki, takie jak DVD, czy oczywiście internet, który już w ogóle pozostawił nieograniczone możliwości dystrybucji. Tak jak wspomniałem, w tym podcaście ująłem więcej z historii sprzed 1950 roku. I to by było na tyle z tego, co dzisiaj chciałem opowiedzieć. Myślę, że miło będzie Wam się tego słuchało. Dziękuję.